ciężko jest mówić o milczeniu, szczególnie komuś, kto lubi rozmawiać z ludźmi. Tak trudno wyrazić słowami to, co jest możliwe tylko podczas milczenia. Pamiętam moją pierwszą ekstremalną drogę krzyżową z Dziemian do Wiela, kiedy szliśmy w kilka osób, kilku przyjaciół, tak, aby wrócić jednym samochodem później do Chojnic. Podczas tej ekstremalnej drogi krzyżowej byliśmy dość blisko siebie i przez całą drogę nikt do nikogo się nie odezwał. Powodowało to straszne uczucie samotności. Byłem tylko ja. Dopiero później, kiedy przyszło to prawdziwe zmęczenie, po ponad 30 kilometrach, razem ze mną szedł Pan Jezus. Poczułem wtedy Pana Jezusa bardzo głęboko w sobie, bardzo blisko siebie. To było przeżycie prawie tak silne, prawie tak mocne, jak podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. I wiem, że wtedy On szedł ze mną po to, abym tą ekstremalną drogę ukończył. Bez Jego siły, bez Jego pomocy nie byłbym w stanie zrobić pewnie nawet jednego kroku, kiedy było już to ogromne zmęczenie. W ubiegłym roku po raz pierwszy szedłem na ekstremalną drogę krzyżową razem z żoną. To też było bardzo bolesne dla mnie doświadczenie, z tego względu, że milczeliśmy. Nigdy nie milczyliśmy tyle godzin, będąc razem ze sobą. Oboje bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, a tutaj nie mogłem zapytać żony nawet, jak się czuje. Czy jest jej ciężko, bo też nie chciałem przerwać jej milczenia. Wiedziałem, że ona też potrzebuje tego milczenia, aby usłyszeć gdzieś w głębi siebie Pana Jezusa. Pan Jezus przychodzi wtedy, kiedy my Go naprawdę potrzebujemy. Kiedy nie zagadujemy Go, możemy Go usłyszeć. I właśnie to najlepiej obrazuje, po co jest milczenie na ekstremalnej drodze krzyżowej.